Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i pozdrawiam moich widzów. Dziękuję bardzo za oglądalność. No cóż, trzeba podsumować galę Fame MMA 14. Oj, działo się na tej gali. Galę można podzielić na dwie części generalnie. Pierwsze 6 walk i potem bonusy, tak zwane cyrkowe, że tak powiem. Co tam bym powiedzieć mógł? Aha, no tak. Przegrywali faworyci, którzy byli typowani przez większość ludzi. To jest pierwsza dziwna sprawa. Druga sprawa, gratulacje dla Ani Andrzejewskiej, gratulacje dla Wiewiórka, gratulacje dla Koro i gratulacje dla Fitloversa. No bo troszkę tutaj w tych 6 walkach pokazali. Niespodziewana wygrana bestii Piechowiaka, który do dzisiaj nie potrafi koszulki rozerwać. A no i oczywiście gratulacje dla Zosie, nie? Bo jakże inaczej. No tak, poza tym co? No potem już były te cyrkowe walki, tak zwane Kasiusz i Wrzosek i Kasiusz and Bąbelek. No tutaj dużo kontrowersji z wyrokami sądowymi, kurwa, sędziowskimi. No, także wiecie, nie? Myślę, że wyrównana walka Wrzoska była z Kasiuszem, natomiast co do walki z Bąbelkiem, no to nawet sędzia tam w trakcie ich walki mówił, że mają walczyć jak na sparingu, więc taka pokazowa walka raczej, nie? O nic. No i ostatnia walka w rzymskiej klatce. Jakże inaczej, Jacek Murański, tajemniczy wojownik zakładów karnych, ninja, Spider-Man i w ogóle tego tajne techniki walki. Chłop przetrwał tyle rund, tyle bęcków, co on dostał, ponad 1400 czy tam ileś, kurde, nie? Już tam chyba nikt tego nie liczył, nie? Statystyk. Także się działo, nie? No ale szkoda, że Murański przegrał, nie? Może w przyszłości kiedyś coś więcej pokaże. No i ciekawostka. Te wszystkie dymy podciągnięte, atrakcje i tak dalej, to Fame zrobił tylko po to, żeby se, kurde, sprzedać akcji jak najwięcej, nie? Bo za chwilę wchodzą w rynek, gdzie będą handlować akcjami, szukają sponsorów, widocznie kasy im brakuje, no nie? Pozdrawiam miło serdecznie, do widzenia.